I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset. Słowo Boże uczy nas o kapłaństwie świętym. Abyśmy mogli oddawać Bogu cześć, musimy spełniać dwa warunki: jeden podstawowy i jeden praktyczny. Czytamy o nich w kontekście wersetu z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, piąty werset. Apostoł opisuje podstawowy warunek. Ten warunek jest taki, że człowiek, który chce oddawać Bogu cześć, musi być narodzony na nowo. Jedynie zbawieni mogą dziękować Bogu, uwielbiać Go i robić to w sposób skuteczny. Czyli jedynie zbawieni, narodzeni na nowo, mogą dziękować Bogu i uwielbiać Go. Natomiast praktyczne warunki znajdujemy w pierwszych trzech wersetach drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra. I to znajdujemy właśnie tam zapisane i stamtąd pochodzi ten werset wiodący, czyli pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Tak uczy nas Słowo Boże. I teraz, jeżeli zwrócimy się na to praktyczne poselstwo, to jest właśnie taka ważna rzecz, że jako wierzący musimy unikać grzechu oraz gorliwie zajmować się Słowem Bożym. Przez to poznajemy lepiej Zbawiciela i Jego dzieło odkupienia, co jest niezbędne, jeśli chcemy Boga uwielbiać we właściwy sposób. Każdy człowiek, który się nawraca, staje się automatycznie jednym z żywych kamieni, z których wznoszony jest dom Boży, bo dom Boży jest wznoszony z żywych kamieni, którymi są ludźmi. Zresztą apostoł Piotr nazwany był kamieniem. Ty jesteś Piotr, czyli kamyk. I jak już powiedziałem, sam Pan Jezus jest budowniczym. Tak, to nie jacyś ludzie budują, to Pan Jezus buduje. On buduje swój dom, przyprowadzając ludzi do wiary. Wszyscy odkupieni tworzą wspólnie duchowy dom. I jest on przeciwieństwem świątyni żydowskiej, która była materialną budowlą z drewna, kamieni oraz różnych metali szlachetnych, mniej szlachetnych. Chrześcijaństwo straciło w ogólności z oczu ten duchowy aspekt Kościoła Bożego, no i powróciło w znacznej mierze do widzialnego aspektu i zewnętrznej formy, jakie były charakterystyczne dla żydostwa. Stąd można powiedzieć, że wymieszało się chrześcijaństwo z judaizmem i jest taki miks, który można by nazwać, no może nawet chryslam, bo też mahometanizm jest odpryskiem judaizmu i w zasadzie to, co dzisiaj jest jako chrześcijaństwo, to jest chryslam, czyli jest Chris i Lam. Pamiętajmy więc o tym, że dom Boży według Bożej myśli jest domem duchowym i dlatego to jest bardzo ważna kwestia. Nie ma nic wspólnego z chryslamem. Ma wiele wspólnego z Panem Jezusem i ludźmi narodzonymi na nowo przez Boga. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset. Znowu, jeśli wracamy do tego tematu kapłaństwa świętego, to możemy powiedzieć, że nawrócony człowiek, czyli narodzony na nowo chrześcijanin,
Nawrócony człowiek staje się również kapłanem reprezentującym święte kapłaństwo. Wierzący w Pana Jezusa Chrystusa tworzą kapłańską rodzinę. To również odróżnia chrześcijaństwo od judaizmu, od żydostwa, w którym to judaizmie, w którym to żydostwie jedynie rodzina Aarona stanowiła rodzinę kapłańską i tylko jej męscy potomkowie mogli sprawować służbę kapłańską. W trwającym dziś czasie łaski wszyscy wierzący są kapłanami. Również i ta prawda w praktyce często jest pomijana i są różnego rodzaju przedstawiciele różnej maści kleru, którzy udają kapłaństwo, a reszta jest spychana do bezaktywności jako tak zwani laicy. Oddawanie czci Bogu ma właściwie charakter zbiorowy, chociaż każdy z nas może i winien czynić to osobiście swoim własnym życiem, jak mówi nam list do Rzymian, 12 rozdział, werset 1. W szczególny sposób jednak sprawujemy kapłańską służbę, gdy jesteśmy zgromadzeni razem do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Jako święci kapłani składamy Bogu duchowe ofiary. Izraelici przyprowadzali do świątyni zwierzęta przy akompaniamencie instrumentów. W czasie łaski Bóg pragnie duchowych ofiar. W jaki sposób możemy więc je składać? Gdy z naszych serc wznosi się ku Bogu chwała i cześć i uwielbienie, gdy podczas wspólnych spotkań zboru modlimy się, gdy śpiewamy pieśni lub czytamy wersety ze Słowa Bożego, nasze ofiary przynosimy Bogu przez Pana Jezusa Chrystusa. Jego osoba, osoba Pana Jezusa Chrystusa i Jego dzieło, dzieło Pana Jezusa Chrystusa stanowią podstawę naszego uwielbienia. Dlatego, aby uczestniczyć jako kapłan w uwielbieniu Pana Jezusa Chrystusa, w uwielbieniu Boga, musisz najpierw się narodzić na nowo. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz narodzony na nowo, bo Bóg każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, naradza na nowo. Więc to jest łaska Boża, że nie musisz iść do jeziora ognia i siarki, na które zasłużyłeś. Możesz iść do nieba, na które nie zasłużyłeś, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa.